Przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu Maranata. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu Maranata. I usłyszałem, jak gdyby głos donośny z nieba. Witam Was bardzo serdecznie w naszym Adwencie Wdzięczności. Dzisiaj zapraszam Was do pochylenia się nad słowem świętego Jana Chryzostoma, który mówił tak: gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. Modlitwa jest dla duszy człowieka, czyli przebywanie z Bogiem, jest jak woda dla ryby. Czy może ryba poza wodą żyć? Tak, przez chwilę może. To jest bardzo piękne porównanie. Czy jak przestaniemy się modlić, to od razu zginiemy? No nie. Ale jak pozwolisz, żeby przez dłuższy czas nie było w tobie, w twoim sercu, kontaktu z Panem Bogiem, żebyś nie oddychał twoim naturalnym środowiskiem, jakim jest modlitwa, to zwyczajnie po prostu padniesz. Jeśli odcinasz się od modlitwy, jeśli odcinasz się od bycia z Panem Bogiem, to w pewnym momencie zabraknie ci powietrza. Jeśli czujesz, że nie możesz oddychać pełną piersią w życiu, że czujesz, że twoje życie jest na pół gwizdka i ledwo żyjesz, to bardzo możliwe, że bierze się to stąd, że za mało masz środowiska do życia, w którym jest modlitwa w twoim życiu. Spróbuj dzisiaj przyjrzeć się swojej modlitwie. Ile czasu poświęcasz dziennie dla Pana Boga? Jak wygląda ta twoja modlitwa? Nie bądź jak ryba wyrzucona na brzeg, bo zwyczajnie, po prostu, nie przeżyjesz.